Mamy nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która powoduje w zamyśle jej twórców, że postępowania odwoławcze od negatywnych decyzji KRS-u dotyczących powołań do Sądu Najwyższego podlegają umorzeniu. No, widać wielką determinację władzy politycznej, aby te postępowania zakończyć przed rozstrzygnięciem TSUE planowanym na, pierwotnie na koniec maja. Jest to rozwiązanie dziwne. Dziwne i moim zdaniem niekonstytucyjne, no ale w ustawie można napisać wszystko, że po poniedziałku jest środa, to również by zostało wydrukowane, bo dlaczego nie? Natomiast skutkiem tej ustawy jest to, że różnicuje się pozycję sędziów ubiegających się o powołanie na stanowisko sędziego. I tak, o ile sędziowie, kandydaci do sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych mogą składać takie odwołania od negatywnych decyzji KRS-u, tak już kandydaci do Sądu Najwyższego nie. No więc powoduje to stan nierównowagi i dyskryminacji pewnej kategorii sędziów, ale jak wiemy, ta ustawa to nie wszystko, to nie kończy tak naprawdę i nie rozwiązuje całego problemu, bowiem tacy sędziowie, którzy no, nie przejdą tej weryfikacji w KRS-ie i nie będą mogli w sposób formalny wnieść odwołania, oczywiście zawsze znajdą ratunek w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która w artykule 6 zapewnia, czy gwarantuje prawo do rzetelnego procesu. I w tym kontekście postrzegana ta regulacja zapewne upadnie prędzej czy później. Druga z bieżących rzeczy to jest wywiad, którego udzielił pan premier jednemu z amerykańskich mediów, gdzie, jak wszyscy wiemy, no, bardzo negatywnie wyraził się o polskich sędziach i porównał ich do, krótko mówiąc, sędziów kolaborantów w państwie Vichy. Powiem państwu szczerze, że mnie ten wywiad odebrał mowę. No, z czymś takim nie spotkałem się, jak sięgam pamięcią, a pracuję w tej branży, powiedzmy, od 91 roku. Nigdy przedstawiciel władzy wykonawczej, ani przedstawiciel władzy ustawodawczej, w ogóle ogólnie mówiąc władzy politycznej, tak zdecydowanie nie zaatakował innej władzy, trzeciej władzy. Mało tego, chyba w historii Polski po II wojnie światowej, bo przed II wojną nie jestem na tyle fachowym historykiem, żebym się wypowiadał, ale chyba po II wojnie światowej nawet nie było takiego frontalnego ataku na wymiar sprawiedliwości i samych sędziów personalnie, potraktowanych grupowo, jako pewna kategoria no, odszczepieńców. Tak. I pozwoliłem sobie przeanalizować tą wypowiedź i podzielić się z państwem swoimi krótkimi spostrzeżeniami, przemyśleniami. I tak, ktoś, kto słuchał tego wywiadu w Stanach Zjednoczonych, musiał go potraktować poważnie, no bo przecież wypowiedzi premiera państwa, co by nie powiedzieć, poważnego członka Unii Europejskiej, no pewnie mają pokrycie w rzeczywistości. Taki jest odbiór tej treści. No więc zapewne taki odbiorca no, podzielił ten pogląd. No, myślał sobie, skoro premier tak mówi, no to problem jest z tymi sędziami w państwie polskim. Druga uwaga. Premier Morawiecki jest wszak inteligentnym człowiekiem. Zakładam, że wie, co mówi i ma wiedzę, którą się posługuje. No inna sprawa, te legendarne jego kłamstwa, na których został przyłapany w trakcie kampanii wyborczej, to wszystko wiemy, no ale nie zakładam, że premier polskiego rządu chlapie na prawo i lewo, co mu ślina na język przyniesie. A więc jest to wypowiedź celowa. I teraz to rodzi kolejne moje pytanie i przemyślenie, czy jest to celowe zakłamanie rzeczywistości, w tym sensie, że premier tak uważa i mówi, co uważa, czy też został w jakiś sposób do tego przymuszony. I tu moje kolejne założenie. Nie wierzę, żeby on tak uważał. Nie wierzę, że
polski premier mógłby taką opinię o trzeciej władzy w Polsce wyrażać samodzielnie. Jest to człowiek wszak oczytany, bywały w światowych salonach i wie, że to po prostu nie uchodzi. Że takie dyskredytowanie innej władzy obcym państwem no jest, łagodnie mówiąc, karygodne. Ale mimo to czyni to, mówi to. No i konkluzja, do jakiej dochodzę, jest taka, być może błędna, że został do tego w jakiś sposób przymuszony. Jeżeli tak, to dalszy wniosek jest jeszcze gorszy. No bo dlaczegoż to premier miałby zostać przymuszony do czegokolwiek, skoro jest to najwyższy przedstawiciel władzy wykonawczej, no pomijając prezydenta, prawda? Noż, toż gdzież jest ten kręgosłup moralny, jeżeli premier dawałby się do takiej wypowiedzi przez kogokolwiek dać przymuszać? To źle. I na koniec konkluzja bardzo smutna. Mówienie czegoś takiego o grupie ludzi za granicą to takie typowe skarżenie się, prawda? Tylko, że to nie jest mowa o grupie ludzi w rodzaju cyklistów czy wegetarian. To jest mowa o sędziach, o tych szczególnych powiernikach władzy państwowej, którym należy się no, co najmniej szacunek. Bo przecież sprawują wymiar sprawiedliwości w imieniu Rzeczpospolitej. To bardzo przykre zdarzenie, przykry wywiad. Tak jak powiedziałem, odebrało mi mowę i nie wiem, czy ją do tej pory odzyskałem. Dziękuję Państwu.